Pierwszy list do Koryntian, rozdział 4. Komentarz. Pouczenia o słudze. Rozważania rozdziału 3 dotyczyły w szczególności służby lub wykonywania dzieła. Widzimy to m.in. w 3 rozdziale 8, 13, 14 i 15 werset. Pouczenie rozdziału 4 wyraźnie skupia się na samym słudze. Wierzący w Koryncie postępowali według naturalnego usposobienia ludzkiego. Widzimy to w 1 Koryntian 3:3. Przykładali wielką wagę do ludzkich aspektów życia i otaczającego ich świata, ponieważ przywykli do niego wraz z jego filozoficznymi szkołami światopoglądów reprezentowanymi przez różnych wiodących myślicieli. Znajdowali się w niebezpieczeństwie ulegnięcia, pokusie, aby na ich wzór stworzyć w zgromadzeniu Bożym różne stronnictwa pod kierownictwem zdolnych do przewodzenia mężów. Dlatego też apostoł przedstawia nam prawdę o słudze Chrystusowym w jego relacji z Chrystusem i światem, aby skorygować te światowe wyobrażenia i idące za nimi działania. Wiersz pierwszy. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. Zgromadzenie w Koryncie dążyło do ustanowienia obdarowanych braci przywódcami partii wśród nich. Apostoł przypomina im, że ci uzdolnieni mężowie, tak dalecy od chęci postawienia siebie w centrum podczas zgromadzeń ludu Bożego, naprawdę byli sługami. W ten sposób przypomina nam o słowach naszego Pana, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. Mateusza, 20 rozdział, 26 do 27 wersetu. Poza tym mężowie ci, chociaż zajmowali stanowisko sług, nie byli w żadnym razie sługami stronnictw, ale sługami Chrystusa. Słowo użyte w tym miejscu w języku oryginalnym na określenie sługi oznacza dokładnie tyle, co mianowany lub powołany sługa. A Paweł i jego współpracownicy byli sługami przez powołanie Chrystusa. Jest to istotne, ponieważ ten, który kogoś powołuje, jest także tym, przed którym trzeba okazywać bojaźń i przed którym każdy sługa będzie musiał zdać kiedyś sprawozdanie. W chrześcijaństwie, takim jak przedstawia nam je Pismo Święte, prawdziwy sługa, sługa Chrystusa, wolny jest od lęku przed ludźmi i dlatego zdolny do tego, aby dobitnie i otwarcie przedstawiać całą prawdę. Dalej widzimy, że słudzy Chrystusa są szafarzami tajemnic Bożych. Nie chodzi tu w żadnym razie o te nieczyste tajemnice powiązane z pogańskim światem, przez który Koryntianie byli otoczeni, ale o kosztowne prawdy Boże zakryte w czasach Starego Testamentu. Zostały one odsłonięte w związku z uwielbionym Chrystusem, następnie objawione apostołom, a na koniec przyjęte przez wierzących. Jako słudzy Chrystusa służyli oni osobie odrzuconej przez świat, jako szafarze tajemnic Bożych zarządzali rzeczami, które były dla świata niemożliwe do zrozumienia. Zarówno dla sług Chrystusowych, jak i dla szafarzy tajemnic Bożych wykluczona jest możliwość zdobycia poklasku w świecie. Werset 2. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Apostoł kontynuuje pouczenia dotyczące sługi, pokazując nam teraz, że cechą, która powinna charakteryzować szafarza, nie jest wcale inteligencja albo elokwencja, wzniosłość mowy czy popularność, lecz wierność. Zgadza się to z pouczeniem samego Pana, mówiącym o wiernym i roztropnym szafarzu. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 42 werset. Później, na krótko przed swoją śmiercią,
apostoł mógł napisać: a co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania. Albo dosłownie tłumaczenie brzmi wiernym. Czyli a co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom wiernym. 2 Tymoteusza, 2 rozdział, 2 werset. Również tutaj mówi on o Tymoteuszu jako o swoim wiernym synu, czyli dziecku w Panu. Werset 17. Podobnie jak wierzący w Koryncie, my także nadal często przejawiamy skłonność, aby oceniać sługi według ich daru lub poznania. Zapominamy wówczas o tym, że Bożą miarą duchowej wartości jest wierność. To właśnie według wierności zostaniemy przez Niego ocenieni. Wersety 3 do 5. Lecz co się mnie tyczy? Nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki. Bo nawet ja sam siebie nie sądzę, albowiem do niczego się nie poczuwam. Lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Poza tym, apostoł argumentuje dalej, wierność odnosi się zawsze do tego, który powołuje. Oznacza to, że powołany musi okazać ją względem powołującego, gdyż to przed nim ponosi odpowiedzialność. Dlatego też Paweł może powiedzieć: lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki. Nie chcę wcale przez to powiedzieć, że ich osąd dotyczący jego osoby był mu obojętny, ale miał dla niego niewielkie znaczenie. Apostoł nie ufał nawet swojej własnej ocenie siebie samego. Co prawda nie uświadamiał sobie jakichkolwiek fałszywych intencji w swym własnym sercu, lecz ten fakt nie byłby jeszcze w stanie usprawiedliwić go z wszelkiej niewierności przed Panem. Pan zna ukrytą wolę serc, dlatego też on jest w stanie ocenić stopień wierności swoich sług. Ujawni się to przy jego przyjściu. Dlatego też prawdziwy sługa nie będzie szukał uznania ze strony ludzi, ani nie będzie też przywiązywał do niego znaczenia. Ale często zdarza się nam, że we wszystkich sprawach, za które chwalą nas inni wierzący, odkrywamy w sobie cielesne i egoistyczne motywy, za które musimy osądzić samych siebie przed Panem. Z tego powodu nie powinniśmy oceniać niczego pochopnie i przed czasem. Obie rzeczy mogą być niewłaściwe, zarówno osądzanie, jak i pochwała ze strony ludzi. Szafarstwo każdego sługi będzie wynagrodzone dopiero przy przyjściu Pana, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Człowiek ocenia na podstawie tego, co widzi na zewnątrz. Pan bierze pod uwagę ukryte przed innymi zamysły serc. Ileż to działań, które na ziemi mają być może pozór wielkiej wierności, zostanie kiedyś obnażonych jako czyny wypływające z niegodnych motywów. Ważne jest, by przy napominaniu nie oceniać niczego pochopnie. Apostoł nie mówi o słowach lub uczynkach sług. Ma on bardziej na myśli ukryte motywy. Przecież właśnie w tym liście sam apostoł bez ogródek ocenia i osądza, a nawet potępia wiele słów i czynów wierzących w Koryncie. Również i inne fragmenty w piśmie pokazują jednoznacznie, że zarówno obdarowani słudzy, jak też wszyscy wierzący podlegają kontroli zgromadzenia w takich kwestiach jak praktyczny stan, przekazywana nauka, oraz to, z czym lub z kim mają w swoim życiu społeczność lub styczność.
Osądzanie fałszywych praktyk w tym zakresie należy do odpowiedzialności zgromadzenia. Ach, czy nie musimy ze smutkiem przyznać, że w ustanowionych przez człowieka wielkich systemach religijnych chrześcijaństwa pouczenia te zostały całkowicie zignorowane? Jakże powszechnym zjawiskiem jest mianowanie sług przez ludzi lub zbór lub daną społeczność w miejsce osobistego powołania przez Chrystusa. Skutek tego był taki, że przez długi czas tajemnice Boże były niemal całkowicie nieznane lub w bardzo zaawansowanym stopniu zaniedbane. Większość sług bardziej zabiega o ludzkie uznanie niż o osobistą wierność wobec Chrystusa w swoim postępowaniu i wykonywanej służbie. Werset 6. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Owe zasady dotyczące służby i wierności apostoł odniósł do siebie samego i do Apollosa, aby unikając bezpośredniego wymieniania imion i wytykania błędów konkretnym osobom, obnażyć niewłaściwy użytek, jaki Koryntianie niestety robili z obecności obdarowanych braci wśród nich. Chcę, abyśmy nie mieli o ludziach lepszego wyobrażenia niż to podane nam w Słowie Bożym i abyśmy unikali wynoszenia jednego ponad drugiego. Werset 7. Bo któż ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał? Do takich, którzy starali się osiągnąć niegodne i nienależne im stanowisko wśród świętych, apostoł zwraca się z następującym pytaniem. Któż ciebie wyróżnia? Nawet jeśli ten lub inny sługa posiadał wyjątkowy dar, to jednak nie miał niczego, czego by nie otrzymał. Dar był mu dany, a nie zdobyty przez własne zasługi. A więc czym miał się chlubić? Jakże słaby jest nawet najbardziej obdarowany brat, jeśli nie przebywa w bliskości swego Pana. Jeżeli ciało nie zostało osądzone przez krzyż, a duch nie ma swobody działania zgodnie z pouczeniami pierwszego i drugiego rozdziału, to sługa znajduje się w ciągłym niebezpieczeństwie, że będzie używać swojego daru nie w wierności wobec Pana i dla błogosławieństwa Jego ludu, ale w celu wywyższenia siebie samego. Werset 8. Już jesteście nasyceni, już wzbogaciliście się, bez nas staliście się królami i obyście byli królami, abyśmy i my wespół z wami królowali. Aby obnażać głupotę sług, którzy przez swoje dary próbowali wywyższać samych siebie, apostoł porównuje obecne nastawienie i stan zgromadzenia w Koryncie z przyszłym działem, który posiądzie wierny sługa w Dniu Pańskim, o którym wspominał nam już uprzednio. Występujące w tym wierszu słowo już przeciwstawione jest słowu wtedy, w piątym wersecie. Wierzący w Koryncie szukali uznania i chwały u ludzi już teraz, w tym czasie i w owym miejscu, i w tym miejscu, gdzie wzgardzono Chrystusem. W przeciwieństwie do tego wierny sługa otrzyma pochwałę od Boga wtedy, w dniu chwały Chrystusa. Koryntianie próbowali wykorzystać chrześcijaństwo do wzbogacenia się i władzy, ale w takim stanie rzeczy odbywa się to bez nas, mówi apostoł. Wprawdzie i on pragnął, aby nadszedł już czas panowania Chrystusa, ale miał na myśli to, że znajdujemy się jeszcze w świecie, który odrzucił i przybił do krzyża Bożego Syna. Jest zatem oczywiste, że nie jest to ani czas, ani miejsce, w którym mogliby panować Jego naśladowcy,
Całe chrześcijaństwo wpadło w tę wyrafinowaną pułapkę występującą u Koryntian. Wyznawcy nauki Chrystusa szukają korzyści tego świata, starają się wpłynąć na jego bieg i pozyskać jego uznanie. Werset 9. Bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów, oznaczył jako najpośredniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów i ludzi. Wierny naśladowca Chrystusa nie będzie szukał władzy i uznania w tym świecie. Tak jak unaoczniło nam życie apostołów, udziałem chrześcijan będą raczej cierpienia i hańba ze względu na Chrystusa. Wielu apostołów spotkał los męczenników, przeznaczonych na śmierć i trzymanych na ostatni występ w wielkich miejscach widowiskowych w Rzymie. A widzami nie była tylko zwykła publiczność zgromadzona w amfiteatrze, lecz cały świat, zarówno aniołowie, jak i ludzie. Naprawdę dobrze zrobimy, gdy będziemy ciągle pamiętać, że zgromadzenie jest jak otwarta księga do czytania i oglądania dla nadziemskich władz i zwierzchności w okręgach niebieskich. Uczy nas tego Efezjan 3 rozdział 10 werset. Czytając te wersety dowiadujemy się, w jaki sposób świat spogląda na wiernych naśladowców Chrystusa, przez jakie próby i okoliczności muszą oni przechodzić i jak są traktowani. Werset 10. Myśmy głupi dla Chrystusa, a wyście rozumni w Chrystusie. Myśmy słabi, a wyście mocni. Wy jesteście szanowani, a my w pogardzie. Uważając apostołów za głupich i słabych, świat zgardził nimi ostatecznie. Oni jednak radzi byli z tego, że ze względu na Chrystusa uznano ich za głupców. Ach, jakże często podobnie jak wierzący w Koryncie możemy ulec pokusie, aby jawić się mądrymi w oczach tego świata i dążyć do posiadania władzy, mocy i poważania. Wersety od 11 do 13, pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 4. Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie, i jesteśmy nadzy i policzkowani, i tułamy się, i trudzimy się pracą własnych rąk. Spotwarzają nas, my błogosławimy. Prześladują nas, my znosimy. Złorzeczą nam, my się modlimy. Staliśmy się jak śmiecie tego świata, jak omieciny u wszystkich aż dotąd. Co do okoliczności, w jakich żyli Koryntianie, widzimy, że byli oni syci i bogaci, świadczy o tym 8 werset. Podczas gdy oddani Bogu apostołowie byli narażeni na głód i pragnienie, nierzadko byli nadzy i miotani przez wichury życiowe, musieli wędrować i tułać się, nie posiadając własnego konta na świecie. Musieli trudzić się i pracować w pocie czoła, aby zaspokoić podstawowe potrzeby. Co się tyczy traktowania ich ze strony świata, to wiemy, że byli lżeni, prześladowani i obmawiani, a jednak przykrości i cierpienia, które ich spotkały, służyły do złożenia świadectwa o Chrystusie, ponieważ gdy ich znieważano, oni błogosławili, gdy ich prześladowano, znosili to z pokorą, gdy im złorzeczono, modlili się. Widzimy też, że wszelką wspaniałość tego świata apostoł uznawał za szkodę i śmiecie. Mówi nam o tym list do Filipian, 3 rozdział, 8 werset. Podczas gdy świat uważał apostołów za śmieci, w jakże błogosławiony sposób słudzy ci kroczyli w ślad swego mistrza i w wyznaczonym im stopniu mieli udział w jego cierpieniach i obelgach, których doświadczali ze strony ludzi. Zgodnie z doskonałą oceną i uznaniem ich wierności przez Jezusa,
otrzymają Jego pochwałę i w przyszłości będą mieli udział w Jego wspaniałościach. Wersety od 14 do 16 pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 4. Piszę to nie, aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć jako moje dzieci umiłowane. Bo choćbyście mieli 10 000 nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Proszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi. Ten zdumiewający i cudowny opis mocy prawdziwego chrześcijaństwa w życiu apostołów musiał zawstydzić Koryntian, jak też nas wszystkich. Apostoł jednak nie pisze tego, aby zamknąć usta swoim przeciwnikom, lecz aby napomnieć swoje umiłowane dzieci w wierze. Mogli mieć 10 000 nauczycieli, ale Ojca w Chrystusie mieli tylko jednego. Tak więc prosi ich, aby byli naśladowcami tego właśnie Ojca. Werset 17. Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu. Ten wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie, którego nauczam wszędzie, w każdym zborze. Apostoł wysłał Tymoteusza do Koryntian, aby zachęcił ich do jego, to znaczy Pawła, naśladowania. Ten młody sługa miał im przypomnieć o drogach apostoła w Chrystusie. Jeżeli Paweł życzy sobie, abyśmy go naśladowali, to tylko w takiej mierze, w jakiej jego osobiste życie było naśladowaniem Chrystusa. Już uprzednio przedstawił nam prawdziwe postępowanie w Chrystusie, gdy wymienił cechy charakteryzujące życie wiernych sług, również o Tymoteuszu mógł powiedzieć, że okazał się wierny w Panu. Założyciele systemów religijnych wprowadzali sposoby postępowania według własnych myśli. Jednak dla kogoś, kto poddaje się Pismu, nie ma innych dróg, jak tylko te, które wskazał apostoł wszędzie, w każdym zborze. Albo wszędzie, w każdym zgromadzeniu. Wersety od 18 do 21, pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 4. A niektórzy wbili się w pychę, myśląc, że nie przyjdę do was, ja jednak przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce. I zapoznam się nie ze słowami pysznych, lecz z ich mocą. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Czego chcecie? Czy mam przyjść do was z rózgą, czy też z miłością i w duchu łagodności? Ale niektórzy się nadęli, jakobym nie miał przyjść do was. Lecz przyjdę wkrótce do was, jeżeli Pan zechce, i poznam nie słowa tych nadętych, ale moc. Albowiem nie w słowach Królestwo Boże, ale w mocy. Cóż chcecie, z rózgą mam przyjść do was, czy też z miłością i z duchem łagodności? Niestety, zarówno wtedy, jak i dzisiaj, wielu nadyma się i pozostaje całkowicie obojętnymi wobec natchnionej nauki apostoła. Apostoł daje do zrozumienia, że dowodem prawdziwej duchowości nie są słowa, lecz moc życia. Niedługo później ostrzega, że możemy mówić językami anielskimi. A jednak będziemy niczym, mówi o tym rozdział 13 pierwszego listu do Koryntian od wersetu 1 do 2. Królestwo Boże nie objawia się tylko przez nasze słowa, lecz przez to, czym jesteśmy i co wyrażamy sobą w duchowej mocy. Mówi o tym pierwszy list do Koryntian, rozdział 2 od 4 do 5 wersetu. Na zakończenie rozdziału 4
Apostoł zadaje pytanie, w jakim charakterze ma wystąpić przed Koryntianami? Czy ma przyjść do nich z rózgą, karcącą, czy może w duchu łagodności i miłości ku ich zbudowaniu? Również i my powinniśmy postawić sobie takie pytanie, jak przyszedłby apostoł do współczesnych chrześcijan, jako kto przyszedłby do nas?